Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Piechol, a przed wami Daria po lewej, Olimpia po prawej, kurde, motocykl jak z Tronu, nie wiem, co to za kolaboracja wyszła między Rockstarem a wytwórnią filmową, ale ten, spoko, dobra, przywitajmy się oficjalnie, pa, ha, ha, yeah, dobra, co robimy, kochaj, co robimy, nie, serio, warto by było coś zdziałać, tylko właśnie, najgorsze jest to, brak komunikacji między mną a resztą ekipy, co to jest za auto? No co to jest? Dobra. Okradnili najwięcej pojazdów. Dobra, coś tam zacząłem. O chole... Tak, to gdzie... Aha, no dobra, to trzeba też uważać. Z tym turbo mimo wszystko. Co to jest za pojazd? Ja go chcę. Gdzie taki można kupić? Myślę, to jest jakaś totalna wymieć. Ja może kosztuje 300 coś tysięcy. Akurat. Nie no, pewnie grube bańki podejrzewam, ale... Jak można wejść w posiadanie takiego pojazdu? Co to jest? Jak to się nazywa? No ej, no akurat tam ranking mi zasłaniano, kurde. Nie, ale serio, to muszę się dowiedzieć, nie, bo ten pojazd chciałbym, żeby dołączył do mojej kolekcji w garażu. Jeszcze logo ekipy, no Daria nie zapomniała. Moment, tam było... Stop, czekaj, pozwól. Ja wiem, chciałeś wyskoczyć, przepraszam, ale... Ale nie mogę się powstrzymać. No przecież to jest... Turbo mega... ulepszone auto. A. No ale niestety pewnie nie mój. No tak, dobra. Muszę myśleć, Daria pewnie poleciała, nie zwróciłem uwagi, dobra. Nie wiem, sobie tak będziemy Darii towarzyszyć lepiej. Chyba, że na motorze. Ale chyba, że Daria. No dobra, nie, no dobra. Daria ma po swojej stronie argument w postaci wielkiego turbo z tyłu. Wielkiego silnika odrzutowego. Zobaczmy, gdzie tu można pojechać. Ale moment, czyżbym widział w gniot właśnie na tym, że... Na tej, że turbinie? No, dobra, moment. Ktoś tam umarł. No, koniec zadania z VIP-em. Ej, zająłem którąś tam pozycję, dostałem trochę pieniędzy. Dobra, pozwólcie, że wpłacę je na konto szybko. No, rzeczywiście rozumiem, że tutaj są lepsze rzeczy teraz do roboty, niż wpłacanie pieniędzy, no ale... Znacie mnie. No, słyszę, że tam się dzieją grube rzeczy. Więc dlatego czym prędzej. Ja zaraz słyszę eksplozję. Oj, blisko było. To było uderzenie. Okej. Okay. Dobra, wpłacone. Co się tam dzieje, Daria? Jak ci idzie jeżdżenie tym pojazdem? Nie no, bardzo dobrze. Środkiem drogi, co prawda na troszeczkę bardziej na przeciwległym pasie, no ale ogólnie dobrze. Chyba. Ukradłem najwięcej pojazdu. O, i turbo proszę. Aha! To nawet w powietrzu można. Nieźle. Ale czy my to wylądujemy? Jak najbardziej, jeszcze prosto na ścianie. Kurde. Ej, Daria, brawo, serio. Pierwszorzędne umiejętności za kierownicą. To gdzieś Olimpia zniknął. Nie, dobra, tam jest przed nami. Dobra, podejrzewam, że to turbo nie działa na wstecznym. Nie, no nie, to trzeba wymyślić w tym odcinku. No, przecież nie możemy tak po prostu się włóczyć po mieście jeszcze w ten sposób, że ja niestety nie jestem w stanie z wami normalnie rozmawiać. Dobra, no o właśnie. Czyżby tam była jakaś inicjatywa? Tym klaksonem. Czy nie? No, moment. Czyżbym właśnie miał sprawdzić grupę, ekipa Piechola w Messengerze? A tylko Olimpia zostaje prezesem. Dobra, nie mam z tym żadnego problemu. Spoko. Tylko prezesem czego i jakie to nosi ze sobą funkcje, atrybuty, przymioty, obowiązki i przede wszystkim czy wyższą pensję. Raczej na pewno. No coś tam widziałem, ale akurat tutaj ktoś umarł, tutaj ktoś opuścił grę, no i nie zdążyłem doczytać. Wyścigu problemu można ścigać się tylko z prezesem osobistym. Nie, to nie było to. Tam było coś o grupie, o prezesie. Szlak, dobra. Nie wiem o co chodzi, a Daria pojechała w siną dal, więc chyba olaliśmy ten temat przypadkiem. Zwyciężyłem wyzwaniu, ta, aha, to było wyzwanie, aha. Dobra, nie wyświetlajmy żadnych rankingów, po prostu kierujmy się do przodu. O, to jest no ja muszę mieć to auto, ja po prostu muszę mieć to auto. Dobra, ale da się spadochron wyciągnąć? Mam powiedzcie, że mam spadochron. No w takiej sytuacji warto mieć spadochron, lamo, oh, no. Ej, to było chyba najbardziej hardkorowe samobójstwo, jakie widziałem. On trzasnął akurat plecami w barierę oddzielającą pasy. Ała. Ała. O kurde. Ej, dobra, jest jakaś misja. Skorzystajmy z tego, że jest ekipa. Co wy na to? Zawrotna zemsta ulica 3. Ej, czy graliśmy już coś podobnego? A teraz, ej, tu jesteś na podwójnym... Aha, tu też, na podwójnym. Dobra, przyjmijmy i oczywiście zaprośmy ekipę. Albo nie. Jeszcze lepiej. Przyhostuję coś. Ej, no z takim łączem chyba mogę, nie?
Kurde, oby. Ej, nawet będzie miejsce dla ekipy, więc może nie będę musiał hostować. No, oj, 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 dużo zaproszonych osób. Mam teraz pytanie, czy wyjść? Dobra, wychodzimy stąd, wychodzimy. Ucieczka, fuck. Mam nadzieję, że nie zdążyli przyjąć zaproszeń, choć... Ej, Daria z Olimpią są bardzo ogarnięci, więc mogli zdążyć. A tutaj tarara, coś innego zupełnie. Nie, dobra, wywalimy do swobodnej i tym razem ja przyhostuję coś. Szybka, rozegraj, zgłoś. Rozegraj, tak, moje nie. Stworzone przez Oxar, niech będą, ale teraz tak, właśnie. O, tryb adwersarza. Bestie! Dobra, która ma najwyższy wskaźnik procentowy? Ta, 77. Bestia kontra oprawcy 4. Cokolwiek to jest, postaram się zagrać to z ekipą. Mam szczerą nadzieję, że się uda. A, oczywiście jeszcze po tym wszystkim zagramy sobie meczyk z ekipą w Rocket League. Trzeba odrobić to wyrażenie z poprzedniego odcinka. Ale kurde, ej, inaczej, ja chciałem hostować tą akcję i nagle jej nie hostuję. Dobra, ale potrzebujemy minimum... Co, 10, tak? Mam nadzieję, że gość nie wystartuje. No nie! Fuck, no! No! Dude, no! No nie! Czemu w 4? No będę musiał wyjść. Będę musiał wyjść, serio. No, chodzi mi tutaj o to, no może prywatną akcję po prostu, ale no nie no, nie wszystkie są do zagrania w trójkę. Wyjście. Niestety, sorry, no nie lubię tak robić, no ale nie o to mi chodziło, zupełnie nie o to. No bez przesady, ekipa kurczę jest w tej samej sesji, ja mam sobie grać oddzielnie sam inne akcje. Powiem, że zmiana, nowe ciuchy, tatuaże, włosy, samochód znajomi. Ale wciąż odczuwasz nieznośny dyskomfort. Nie, to wcale nie dlatego, że jesteś pustą, bezduszną skorupą. Po prostu podstawowe elementy anatomii powinny być równie wymienne, co partnerzy seksualni. Teraz to marzenie staje się faktem. Zmień wygląd swojej postaci, wystarczy udać się do sekcji styl w menu interakcji, by sprawić sobie kompletną przeróbkę. Wypełni pustkę, jak na bogatą osobę przystało. No jakby nie patrzeć, 300 ileś tam tysięcy na koncie, no... Czy to można uznać za bogactwo? Jak się dobrze tym rozdysponuje, to oczywiście, że tak. Nie, dobra, mam nadzieję, że jesteśmy w tej samej sesji co ekipa. Nie, inaczej, najlepiej byłaby po prostu albo Olimpia, albo Daria mnie teraz zaprosili do jakiejś akcji. I w sumie wiecie co, to się da zorganizować. No dobra, kochani, teraz czekamy tylko na zaproszenie do Olimpii. Mam jakąś specjalną akcję, którą chciałbym rozegrać. Mam nadzieję, że nie wystartuje to wydarzenie za 15 dosłownie sekund. Kurde, jak się z tego wycofać? Bo nie wiem, czy wtedy będę mógł jakieś zaproszenie przyjąć. Może w podręcznym menu? Włącz tryb pasywny. Dobra, na szybkości. Co będzie szybsze? Wydarzenie czy tryb pasywny? Szlak. Wyzwanie rozpoczęte. Dobra, jak się wykolegować z tego wyzwania? Zabij się. To jest też jakaś opcja. Nie posiadam jachtu. A co ma jacht do wszystkiego? Sekuro Surf, klub motocyklo. Dobra, dobra, dobra. Styl, GPS-y. Ej, dobra, może tak. Skoro czekam na zaproszenie od Olimpii, no to może warto do niego po prostu teraz dołączyć. O, albo właśnie dostałem to zaproszenie. Nie, to nie te. No dobra, czekamy dalej, czekamy dalej. Kolejka górska, co? Co kolejka? Ja jestem koło kolejki górskiej, to, ej, to w sumie to można by było zrobić. Nie, dobra. Nie, czekamy na zaproszenie. Mam nadzieję, że się uda zaraz, ale wytnę wam ten kawałek. Skoczymy od razu do misji. To będzie najlepiej. Dobra, uwaga, próbujemy na dziko dołączyć do Olimpii. Nie wiem, co tam robi. Zapewne też łączyć? Tak, oczywiście, że chcę. No przecież po to wybrałem. Oczywiście mogło to się odbyć w sposób totalnie przypadkowy, no ale bez przesady. Takie przypadki rzadko się zdarzają. Zabójcza... Co? Jak zabójcza? Haha, chyba, że po prostu... No, tak przetłumaczyli. Ekspansja Imperium Zbrodni nie może się obyć bez ekspansji odzieżowej. Oprócz szerokiego wachlarza opcji dostępnych w sklepach można sięgnąć też po nowe tatuaże i fryzury, a także dziwaczne, wspaniałe i wywołujące mdłości maski. Dlatego prezes ma jeszcze do wyboru najnowsze modne style, w które można ubrać całą organizację za pomocą menu. menu interakcji. Dobra, ale czy się uda? To jest pytanie klucz. Czy uda się dołączyć do sesji Olimpii w tym momencie? Chyba, że akurat rozgrywa już tą misję i przespałem gdzieś moment przypadkiem, kiedy można było do niej dołączyć. O, no pytanie, coś się dzieje, tylko pytanie co? Nie, to dalej nie jest zaproszenie, o które mi chodzi. Ale chyba jesteśmy we właściwej sesji. Czyż nie? Tak, dokładnie. Wszechwidzące oko.
No, jak to ładnie zrobić teraz? Powiedzcie mi. Mogę dalej czekać, albo mogę też wejść w moje podręczne menu i wyłączyć tryb pasywny przede wszystkim. Tutaj w trybie pasywnym nie ma zabawy. To się po prostu biega, nie wiem, jeździ, skacze. Po co? Ej, dobra, ale tak zupełnie serio. Czekam na to zaproszenie i już czekanie troszeczkę nuży, zwłaszcza jak się nagrywa materiał, więc zobaczmy, co tam się na ekipie Piechola dzieje. A chyba, że to jest to. Nie, dobra. Dajcie mi jeszcze chwilkę. Dobra, czekając na zaproszenie, okazuje się, że Daria podjechała całkiem ciekawym pojazdem. I zrobiła delikatny pogrom. Ej, nie wierzę, taki też chcę mieć. No przecież... No bez przesady, nie? Ja to muszę mieć po prostu, a w ogóle... O, popatrzmy, jak to wygląda z perspektywy pierwszej osoby. Kurde, ciekawie. O, permanentny uśmiech, dobrze widzę? Nie, dobra. Spokojnie, ale... No skąd wybierzecie takie pojazdy? Buggy Ramp. No dobra, okej. Okay. Nazwa nie jest zbytnio odkrywcza. A my w dalszym ciągu czekamy na zaproszenie od Olimpii na jakąś specjalną akcję, którą chcę wykonać. No czemu nie, ekipie trzeba pomagać. Trzeba pomagać sobie nawzajem, więc... Czekamy cały czas, tylko kurde, co teraz? W tym czasie oczekiwania. No może uda się kogoś jeszcze właśnie wysadzić, nie no, bez przesady, to jest tak piękne. O, czyżby Daria miała jakiś pomysł. No poza tym, żeby wywalać każdy pojazd po drodze. No, czy ty widzisz mój wskaźnik na GPS-ie? Bo jeżeli kierujesz się do... Jak się nazywał ten... Wow, Jak się nazywa mechanik? Los Santos... Nie. Nie, Los Santos Customs? Naprawdę? LSC? No tak, w sumie. No dobra, jesteśmy tu, gdzie chciałem, żebyśmy byli, ale już nie mam tego pojazdu, który chciałem sprzedać, Daria. No, to się rozumie samo przed się. Ale dobra, to pokręćmy się. A ja zobaczę, co tam się z zaproszeniem dzieje. Trzeba zagadać do Olimpii. Dobra, Daria udostępniła mi zakierowanie tym pojazdem, no i muszę przyznać, że no, ja to muszę mieć. Ja to po prostu muszę mieć. No co się dzieje, nie? Ej, to jest czysta zabawa. To jest autentycznie czysta zabawa. Po prostu no jedziesz i ludzie są wystrzeliwani w powietrze. No i pięknie. Ale jak wgniął tutaj przód, to słabo. To mega słabo, bo już auto straci swoje magiczne właściwości podbijania innych pojazdów do góry. No i... Ej, nie, ja to muszę obczaić jeszcze na kamerze z tyłu. No przecież, kurde. No i narań. No ale bez przesady, stoisz sobie na czerwonym. No dobra, znajdźmy jakąś sygnalizację świetlną i będzie czerwony. Dobra, taki koleś na przykład. Bam! I nara! No przecież to auto trzeba mieć, po prostu trzeba. No nie no, to gdzie kupić? No nie! To utrudniliśmy komuś. Coś, na pewno. Nie wiem, równie dobrze mogli jechać do spożywczego po prostu na sygnale, ale... Ej, co? A shit, no! Nie, kiedy on... No. Ej, to nie było wcale niekoleżeńskie z mojej strony, ja tam naprawdę nie wiedziałem, że go można to rozwalić w ten sposób. Daria, możesz przyzwać drugi. Nie, ale serio, czekamy na zaproszenie od Olimpii cały czas, w dalszym ciągu nieprzerwanie. Aha, tu ktoś podjeżdża i znika. Dobra. Ej, stop. Helikopter? Tak, z niczego? Można sobie wyczarować takie rzeczy. Jeszcze na pauzie. I zniknąć? Co? Co to było? Ej, stop, misja od tylko imię. Na to zaproszenie czekaliśmy. No. Ale? No, nie myślałem, że może jeszcze do buzarda zdążę wsiąść. Ale dobra, jest wreszcie zaproszenie. Udało się dołączyć? Tak, jest, pięknie. Co to jest? Ucieczka z Hero Surf? Aha, te misje. Ej, moment, no nie mówcie, że wyczułeś, Olimpia, moje intencje. I tutaj można wygrać ten pojazd jakoś. Nie, no na pewno nie. Tak nie było do tej pory. Ale gra, dobra, gracze od 2 do 4. Jesteśmy no, w stałym składzie. No jestem ciekaw, jak wam pójdzie. Kurde, trzeba coś wymyślić odnośnie komunikacji między nami. Pewnie TeamSpeak dla was to by było zbyt duże obciążenie. To trzeba mieć wtedy konsolę koło kompa bezpośrednio. Moment, co? To była mowa o pojazdach. Jaki helikopter? Ach, dobra, przekonamy się. Moment, co? Wsiądź do pojazdu Secure Surf. Wow.
jeszcze w towarzystwie gromów i błyskawic. Ej, dobra, klimacik. No dobra, jesteśmy coraz bliżej. Nie znam dalszego przebiegu tego zadania. Ale zaraz się dowiemy. A, w sensie już można, tak? No, prawie mnie śmigłem trafiliście, ale luz. Dobra, spokojnie. Gdzie są rzeczone pojazdy, o które nam chodzi? Oj, nie, nie w śmigło! Wszędzie tylko nie w śmigło. Ej, czy, gdzie się podział parkour? No dobra, dzięki, że zostawiliście mi to akurat. Bo chyba furgonetką tak słabo by się jechało, ale dobra, no to ciśniemy. Co to jest za misja? Ej, ale się porobiło w GTA Online! Dobra, może tak to nie? Ale tak już bardziej. Aha, w ten sposób. Dobra, to ja muszę w pierwszym rzędzie jechać, tak? Dobra, pozwólcie, że troszeczkę przyspieszę. Nie chcę w Olimpie wjechać teraz. Dobra. Mamy rzekomo oczyścić drogę, Darian. To czemu ja jadę szybciej od ciebie? Dobra, no to może ja oczyszczę z tego gościa tutaj przede mną. Sorry. Ej, nie, to nie przestanie mnie bawić. To autentycznie nie przestanie mnie bawić. Ale mnie dobrze bawiło mnie też wjeżdżanie po prostu w te zderzaki. To właśnie, że mnie trafił takim pojazdem w naszą furgonetkę, w Olimpie. No bo to, że jest takie niebezpieczeństwo. Bo jakim cudem jestem tak daleko z przodu? A, ale wiecie co, oni chyba tak wyskakują, nieważne jak szybko się jedzie. A, to ja tu jadę wzdłuż linii, a oni znają skróty. No dobra, to trzeba było się trzymać ekipy piechol. Korzystać z ich doświadczenia i faktu, że oni grają cały czas w GTA Online, a ja gram no. Teraz już mam nadzieję, że będzie to regularnie, ale wcześniej było tylko sporadycznie, no to... Aha, dobra, już pewnie zaczęli piosenkę. Nie no, dzięki, spoko, nie czekajcie. Po co? Dobra, ale widzę policję. A wiecie, co ja z nimi zrobię. Nara! No dobra, myślałem, że poleci do góry, a ten poleciał na bok. Tak dziwnie. Oj, oj, nie. Chyba trafiałem w moją głowę. Shit! Sorry. W sensie już jesteśmy, kurde, oj. Dobra. To jest jakiś skok na bank, przypadkiem. Aha, i pewnie do tego będą potrzebne nasze pojazdy, żeby oczyścić ten przejazd. No dobra, chyba ja nie muszę czekać, prawda? Ja już mogę zacząć oczyszczać. W taki oto sposób. Może nie do końca, ale... O, chyba nieźle. Dobra, żeby mnie nie zabili tylko. Dobra, defense, defense. Czemu nie, czemu nie? Dobra, jedziesz Daria, ja tuż za tobą, albo nawet przed. Ej, no te pojazdy są przepiękne po prostu. Nie wiem, kto na mnie wpadł w Rockstarze, no ale należy mu się, kurde, bonus jakiś. Do kolejnej pensji. Ej, Daria, bo jeszcze mnie tak wysadzić. W sumie taka, kurczę, podbijana incepcja troszeczkę. Ja właśnie, teraz sobie popatrzę, jak to wygląda z perspektywy trzeciej osoby. No, delikatnie podbity. No, ślisko, kurde, zbyt ślisko. Ale chyba tamta podróbka Audi R8 się najlepiej zachowała, póki co po podbiciu w powietrze. Wylądowała na kołach, normalnie. Dobra, ale oczyszczamy wszystkich, jak leci, kurde. Olimpia gdzieś tam jest z tyłu? Ej, no mam nadzieję, że jest. Oby, dobra. Ale nie wolno czekać, mamy oczyszczać drogę przed nami. I chyba się dobrze nam udaje, póki co. Daria zwolniła, czeka? Tak, delikatnie, bo delikatnie, ale coś tam czeka. Nie, tak, nie tak, kurde, gościa byś dobrze oj, nie! Kurde, jakim cudem! A ja tego chciałem jeszcze dodatkowo mu dołożyć, no. No i chyba będziemy z perspektywy obserwatora teraz. Albo nie. Sorry, scusi, perdone. No czasami się tak zdarza, jak się ze mną gra. No, na pewno was to nie dziwi aż tak bardzo. Ale dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tylko tym razem już do pozytywnego skutku, mam nadzieję.
O, od razu tutaj? Dobra, na szczęście. Dobra, sorry. Wybaczcie, zdarza się, zwłaszcza jak się wsiada do lewitującego pojazdu. O, no właśnie, żeby nie dokonać potrącenia przypadkiem. A dobra, no to co, już zacząć oczyszczać się jeszcze nie? A, dobra, to może najpierw poczekam. Albo nie, w sumie dalej nie czekaj, ja też nie będę. No nie, dobra. Bez przesady, trzeba się policją zająć. Oj, no nie, no a to, czy to auto nie miało podbijać przypadkiem do góry? Dobra, mam nadzieję, że ten skrawek życia mi się odnowi zaraz. No chyba źle troszeczkę pojechałem, ale spokojnie. Nic się nie dzieje. No właśnie, tak się trzymajmy. W ten sposób. Przecież Olimpii nie podbił przypadkiem, ale każdego innego już mogę. No właśnie, o to mi chodzi. A naciski na wierzchni to może być różnie, więc postaram się go wyprzedzić, tylko no właśnie, teraz będę musiał nadrabiać, ale jest ślisko! Masakra! Ale jaki fajny efekt na jezdni, tak swoją drogą. Nie, dobra, serio, jestem zbyt daleko w tyle. No, Daria z Olimpiosą muszą teraz poradzić w dwójkę tylko. Tak troszeczkę mało drużynowo z mojej strony. Ale to już było bardzo drużynowo. O, 90 stopni. Najostrzejszy z możliwych zakrętów. Nie no, wcale nie. Zawsze może być 180 praktycznie, no ale bez przesady. Ten i tak był ciężki. Dobra, no co, no będę jeździł i podbijał każdego policjanta, no. Wznosił ich na wyżyny. Pokazywał im, że można osiągnąć więcej, zajść wyżej. No, dobra, już chyba gdzieś tutaj skopałem ostatnio, więc teraz tylko, żeby nie walnąć tutaj, ale chyba, że... Ach, no sorry, nie mogłeś powstrzymać. Po prostu nie mogłem. Nie, no dobra, spokojnie, jeszcze jesteśmy chyba we właściwym miejscu, tak? No, biedny ten koleś. Pewnie dopiero co wylądował na koła, a tutaj znowu. Ej, nie, jest ciężko, że tam też siedział w środku, bo to naprawdę musi być ciekawa przeprawa. Siedzisz sobie w aucie i nagle błam, 20 metrów do góry. No, później gorzej z upadkiem, no ale pierwsze wrażenie musi być całkiem ciekawe, pod warunkiem, że masz zapięte pasy. Dobra, podbijamy każdego jak leci. Nie, tylko tych z przodu. Lepiej. Dobra, spokojnie, ale czemu, jakim cudem znowu ja jadę szybciej od dali? Może mieć gaz wciśnięty nie do końca. Dobra, oni sobie mogą strzelać, bo ja tak przemykam dziarskim krokiem. No dobra, może krokiem nie, ale dziarskim tempem do przodu, no to raczej nie stworzą mi żadnego zagrożenia, prawda? No. Chyba może wziąłem lepszą wersję po prostu. Nie no, buggy ramp, no to jest w dalszym ciągu zwykły buggy, no to... Znaczy, no sorry, nie taki zwykły znowu. Jak najbardziej niezwykły, no ale ej. Nie powinien być szybszy. Ej, nie, chyba powinien zacząć celować tylko w policjantów, coś mi się wydaje. O, właśnie tak się składa, że jakiś jest przede mną. Tutaj? Chyba nie ta odnoga, koleś. Ale... Czemu miałbym się nie pokwapić do ciebie? O, jakieś zatarcie z tyłu? Oj, co tam się wydarzyło? Powiedzcie, że wszyscy scali i zdrowi. O, jesteśmy. Spoko. Jak widać po latających pojazdach. I biedny koleś w kabrio, który tam się trzymał usilnie kierownicy. Bo nie miał pasów chyba zapiętych, no ale... Pewnie i tak lądowanie było dla niego bardzo ciężkie. Ojej, ale tutaj... No właśnie. Dobry manewr Olimpia. Spokojnie, oczyszczam jak mogę. Oj! Dobra, akurat o to nie chodziło. Jak tam szkody, które wyrządziłem. Ale nie aż takie duże, ale okej. Przyjdźmy z przodu. Jedzie? Jedzie. Dobra. Mam nadzieję, że nie będą w tunelu, bo będę musiał ich wbić w sufit. A jednak są. A nie, dobra, to zwykli ludzie. Nie policja. A policja pewnie powinna być tutaj przy wyjeździe zaraz, ale ich nie ma. Dziwne. No dobra, spoko, spoko, to lepiej dla nas. W dalszym ciągu mogę oczyszczać drogę ze wszystkich innych pojazdów. Oj, Daria, teraz zbyt wcześnie. Ten zakręt jest chyba tutaj dopiero. Dobra, nie przejechać klientów jeszcze, to też by było spoko, podejrzewam. Bądź, to jest policja. No i co? Udało się? Czy musimy ich jeszcze rozstrzelać? Dodatkowo. Nie, tam się jakaś dziwna rzecz wydarzyła. Może na slow motion i w stop klatce coś tam zobaczymy, ale wątpię. W każdym razie, misja zaliczona.
No i teraz pytanie, czy nagrodą za tą misję będzie... Nie, raczej nie będzie bugi, no bo 10 840 to chyba jest wystarczająca nagroda. Przynajmniej tak pewnie myśleli twórcy. A chyba, że teraz będzie odblokowany i będę mógł go kupić. Nie, zresztą. Będę musiał później po odcinku zobaczyć jeszcze, czy na pewno nie można gdzieś przypadkiem już teraz za zwykłe normalne pieniądze, bez żadnego odblokowywania, po prostu go kupić. Okej, okay, wreszcie czarny, długi ekran przestał być długi i czarny. Wreszcie się wyłączył, ale dobra, udało się. Tylko jeszcze ja w tym czasie zdążyłem już sobie szluga odpalić. Serio, tak długo trwał ten czarny ekran. Ale dobra, kochani, w tym miejscu ten odcinek trzeba będzie skończyć, a teraz zaraz biorę ekipę i gramy w Rocket League. Więc trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Chyba, że ekipa się będzie chciała też pożegnać, no. A, tylko Olimpia? Nie? A. Dobra, trudno, następnym razem, a będą okazje. Pozdro, cześć, hej!